te graniczne terminy, ale widać wyraźnie, to jest wypowiedź pani dyrektor Wydziału Budżetu i pana dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu, to stanowisko Wydziału jednostki realizującej jest jasne, że jeżeli te zadania będą wskazane później niż w czerwcu, nie będą mogły być zrealizowane w tym roku. W związku z tym stoimy przed wyborem tak naprawdę drogi, no i trzeba jakieś rozstrzygnięcia zrobić. Czy zakładamy, że coś w tym roku realizujemy, pokazujemy mieszkańcom, czy tylko kończymy na wyborze zadań, deliberacji, przygotowaniu całego procesu. Natomiast realizację zadań odkładamy na szybki. Jak pod głębokim zastanowieniem się uważam, że dla przejrzystości również całego procesu nie powinniśmy rozdzielać terminów dzielnicowych i terminu ogólnomiejskiego, ponieważ spowodujemy w tym zakresie duży chaos i nie będziemy w stanie wypracować spójnego komunikatu dla mieszkańców Krakowa. I to tak naprawdę tyle moich uwag. Szanowni Państwo, ja myślę, że i tak trzeba zmierzać w kierunku jakiegoś kompromisu. I oczywiście, że cały proces budżetu partycypacyjnego będzie przebiegał wspólnie, moim zdaniem, i dzielnicowy, i miejski. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozdzielić tylko i wyłącznie koniec tego procesu, czyli głosowanie. Jeżeli byśmy przychylili się do stanowiska, żeby dzielnicowy budżet był głosowany w czerwcu, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby miejski był głosowany przyjęło wrzesień październik. W zasadzie spotkania z mieszkańcami są najbardziej kluczowe. Zdajemy sobie z tego sprawę, że i tak warto je rozegrać przed okresem urlopowym, ponieważ jeżeli będziemy spotkania robić z mieszkańcami w czasie wakacji, możemy liczyć na obniżoną frekwencję i pretensje, że tak ważne zagadnienia przenosimy na wakacje. Stąd tak naprawdę rozpatrzenie wniosków w budżecie partycypacyjnym dzielnicowym przez ZIKIT do na przykład głosowania na koniec czerwca będzie prostszy z punktu widzenia ilości tych wniosków, a miejskie wnioski rozpatrywać może ZIKIT spokojnie przez okres wakacji i poddany to być głosowany dopiero jesienią. I ja ze swojej strony od razu chciałem złożyć taki wniosek, żeby zobowiązał ten zespół, poprosił dzielnice wszystkie, żeby powołały w miesiącu lutym na swoich sesjach komisje doraźne do spraw budżetów partycypacyjnych, tak aby te komisje zgodnie z tym, co tu pani ładnie napisała, przynajmniej członkowie tych komisji wzięli udział w szkoleniu wszystkich radnych dzielnicowych, jeśli chodzi o nazwijmy to szeroko pojętą ideę budżetu partycypacyjnego na początek. I nie ukrywam, że jestem odmiennego zdania, wolałbym takie szkolenie dla wszystkich. Pierwszy przynajmniej, równocześnie dla wszystkich z całego Krakowa radnych, ponieważ w ten sposób też zobaczymy, jakie jest zaangażowanie poszczególnych radnych w dzielnicach. A robienie spotkań pojedynczo w dzielnicach może się okazać, że to będzie strata potwornej dużej ilości czasu, a efekt będzie też niewielki. Więc byłbym za tym, żeby to spotkanie było razem, a ewentualnie zobaczymy, czy po tym spotkaniu trzeba robić spotkania pojedynczo w dzielnicach. To tyle przynajmniej na ten moment. Dziękuję. Pani pierwszy raz. Tak, no pierwszy raz harmonogram czerwcowy, bo głosowanie to jest jeden aspekt i również no ciekawie wygląda to, co powiedział Rady Mieszalski z plusami i minusami wiązane w terminie, jaki to stanowi, nie mogli to być jeden chaos, aczkolwiek to jest jakby tylko jeden element harmonogramu. Tutaj rozpisałam sobie, jeżeli głosowanie miało
my tu cały czas zaplanowaliśmy zadania inwestycyjne. A przecież ten projekt może wyłonić różne zadania. Zależy, jak coś ustalimy. Sobie na przykład zasady. No właśnie, bo my cały czas mówimy o projekcie, natomiast realizatorem równie dobrze może być, nie wiem, Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy jakaś inna jednostka, ZIS, czy ktokolwiek, no, typu impreza, czy coś, co wymaga znacznie innego podejścia i prostszego, jak gdyby w tym sensie, nie? I dlatego pytanie jest, czy my określamy w ten sposób, że robimy tylko zadania inwestycyjne i kierujemy wszystko na ZIS. Chciałem się odnieść do sprawy tego zaangażowania radnych dzielnicowych. Ja bym się nie bał tego, że radni potrzebują miesiąc mniej lub więcej do tego, żeby się przygotować. Znamy radnych dzielnicowych doskonale i wiemy, że jeżeli przedłużymy okres przygotowania 2 miesiące, to naprawdę niewiele się zmieni. Wręcz przeciwnie, zaryzykuję stwierdzenie, że jeżeli zdopingujemy ich do szybkiego działania w formie edukacji, to właśnie się zaangażujemy i wykorzystamy to zjawisko, które jest takiego zapalenia się na początku do pracy. Uważam, że jeżeli wydłużymy okres wyłaniania, czy radni się wykruszą, czy się nie wykruszą, to efekt będziemy mieli odwrotny od zamierzonego. My chcemy, moim zdaniem, wykorzystać radnych dzielnicowych maksymalnie do pracy przy budżecie partycypacyjnym. I to naszą rolą jest teraz przekonać, żeby szybko i efektywnie się za to wzięli. Natomiast obawiam się, że czym później będziemy ich rozciągać w szkoleniu, tym gorzej będzie. Znaczy to a propos radnych dzielnicowych. To... Nie, ja nawet uważam, że już w lutym powinniśmy się zapytać. Znaczy tak, z tej dyskusji wynikają 3 główne, że tak powiem, sprawy, do których powinniśmy podjąć decyzję. Po pierwsze, czy robimy w tym samym terminie, czy rozdzielamy. Były argumenty za, argumenty przeciw, każdy mniej więcej swoje wyraził. Mnie się wydaje, że mimo wszystko lepiej, żeby to było w jednym terminie, ponieważ ten efekt promocyjno-informacyjny no, można w jakiś sposób skoncentrować. I to jest jakby pierwsza kwestia. Kwestia druga to jest, czy zdążymy to zrobić do 30 czerwca, żeby potem podjąć uchwałę rozdzielającą te środki, bo to jeszcze też trzeba zrobić na uchwała lipcowych, to weźcie pod uwagę. To nie jest tak, że po głosowaniu to się już kończy. Dopiero się zaczyna tak naprawdę. Cała realizacja i tutaj część dużych spraw. Tutaj rozumiem jest dylemat 30 czerwca lub 30 września. Kiedy rozmawiałem z kolegami z dzielnic, którzy to robili, no muszę powiedzieć, i tutaj pani napisała, przerażające jest ich optymizm. Znaczy ja uważam, że to jest wręcz, że tak powiem, bardzo wskazujące, optymistyczne, że osoby, które to przeprowadziły i mają największe doświadczenie w tym, dużo większe niż osoby, które się wypowiadają jak ja, czy część z Państwa, mówią, że to tak można zrobić. No, przepraszam, ale na kim mamy się opierać, jak nie na tych, którzy to przeprowadzili. I po to przeprowadzili, żeby mieć taki pilotaż i mieć wnioski na przyszłość. W związku z tym, opierając się na optymizmie Państwa, którzy to przeprowadzali, uważam, że wygląda na to, że jesteśmy w stanie ten proces do 30 czerwca zrobić. Oczywiście, jeszcze raz powiem, krytyczną sprawą będzie ten okres weryfikacji.
Ale jeżeli udział urzędu, w szczególności ZIKIT-u, ale innych służb będzie także na tych etapach spotkań takich warsztatowych, gdzie będziecie dyskutowali o konkretnych projektach, to ten proces weryfikacji może być w jakiś sposób skrócony. Natomiast niewątpliwie jest tak, że w przypadku inwestycji wybór zadań będzie oznaczał tak naprawdę wykorzystanie środków dopiero w przyszłości, no bo nie jesteście w stanie ani wykonać, ani zrobić całego przygotowania. No i to jest jakby szkielet, który albo zanegujemy, to co mówiłem, wspólny termin czerwcowy i te pewne wytyczne dotyczące działań i urzędu miasta, to o czym tu koledzy mówili, powołanie w dziennikach zespołów, no, nazwijmy to zespołów doraźnych, czy komisji doraźnych, bo to tak jakby to ustawiamy. Ustalenie spotkań. My za chwilę będziemy mieli spotkanie Konwentu Dzielnic, który być może w całości temu poświęcimy. Więc szereg różnych rzeczy będziemy mieli narzędzie do takiego rytmicznego sterowania. Jeszcze jest jedna kwestia, którą Pani poruszyła i z którą ja się zgadzam, choć nie wiem jak rozwiązać. Znaczy kwestia powołania jakiejś jednostki, która to będzie nadzorować i zarządzać. Pytanie, czy to ma być też coś doraźnego, czy to ma być coś stałego, ale tutaj no nie mam takiego zdania, bo właśnie tak dobrze w tej sprawie nie jestem obeznany. Tyle z mojej strony. I myślę, że wokół tych czterech tematów powinniśmy się koncentrować. Szanowni Państwo, zgadzam się z Panem Przewodniczącym Kośmiderem, że trzeba słuchać osób, które przeprowadzały ten proces i właśnie Panie Przewodniczący, staramy się to robić, bo zarówno Pani Anna Pasieka, która przygotowała ten roboczy dokument, zarówno Fundacja Stańczyka, Inicjatywa Prawo do Miasta, ale również urzędnicy, Iza Dranik, czy ja sam, to są osoby, które realizowały ten proces. To pilotaż właśnie, o którym Pan Przewodniczący mówił i doświadczenia tego pilotażu staramy się Państwu przekazać. Pan Przewodniczący skupia się na tylko i wyłącznie na zdaniu radnych, którzy dążą do przeprowadzenia tego w tym krótszym harmonogramie, naszym zdaniem, przede wszystkim ze względów politycznych i również ze względu na to, żeby zrealizować ten proces i zagospodarować te pieniądze, które zostały przyznane, bo jest zagrożenie, że jeżeli to się nie uda, to dzielnice stracą po prostu tą kwotę. To jest największe zagrożenie, z którym się dzielnice zderzyły przy tej propozycji wydłużonego harmonogramu. I to jest tak naprawdę cały problem tej sytuacji, tak? Że strona realizująca zwraca uwagę na to, strona realizująca pilotaż w czterech dzielnicach zwraca uwagę na to, że jest konieczność realizacji w dłuższym terminie, żeby był czas na przede wszystkim na dobre przygotowanie, na długą kampanię promocyjną, na wystarczającą ilość spotkań z mieszkańcami. To są te nasze konkluzje i to jest ważne. I tak, zgadzam się, żeby słuchać realizatorów procesu. Ale najpierw Pani, ja to z Pani lepiej jeszcze raz. Szanowni Państwo, w tym wąskim gronie ja już też mówiłam o tym, bo tutaj chyba istnieje jakaś taki dualizm naszych celów. Z jednej strony grupa ta, która mówi, że trzeba wyedukować mieszkańców Krakowa, aby umieli rozróżniać i wiedzieli, co to jest budżet obywatelski, a z drugiej strony ta grupa, która mówi tak, zacznijmy wprowadzanie projektu, a potem zobaczmy i przeanalizujmy dokładnie, zróbmy ewaluację, przeanalizujmy, co nam nie wyszło i tak dalej. Ja, przepraszam, że się posłużę przykładem personalnym, jako nauczyciel akademicki śmiem twierdzić, że pod edukacją nawet dla jednego roku, dla całej grupy, dla wszystkich mieszkańców, nie jesteśmy w stanie zrobić, nawet jeżeli ten proces będzie trwał 3, 4 czy 5 lat, ponieważ kiedy będziemy na końcu, to ci, którzy zaczynali, już zapomną. W związku z tym ja cały czas twierdzę, że efekty osiągniemy wtedy, kiedy zrobimy intensywną kampanię, a potem zrobimy coś. Cały czas mówiąc o spłacie pieniędzy, cały czas pamiętajmy, Szanowni Państwo, że mówimy o 1 promilu budżetu miasta Krakowa. W związku z tym mówimy o tym, że stracimy pieniądze, ale później można rozciągnąć i przeanalizować i zrobić dogłębną i uczciwą ewaluację całej rzeczy. Ludzie naprawdę najlepiej się czują na przykładach. Na to, co nam wyszło, nawet nie na błędach, Szanowny Panie Przewodniczący. Jeżeli się pomylimy, to powiem, w tym miejscu się pomylimy. Ale po co się mylić? Ponieważ zaraz, minimalizować. Ja pani nie przeszkadzałam.
Ja panu nie przeszkadzam, w związku z tym, szanowni państwo, kiedy będziemy bazowali na tym, że potrzebujemy 3, 4 czy 5 lat na to, żeby gruntownie wyedukować całą społeczność Krakowa, 750 tysięcy osób, będziemy edukowali tylko dorosłych, jak się domyślamy, jest procent będzie mniejszy. W związku z tym ja cały czas twierdzę, też na własnych przykładach i na akcjach, które zrobiłam, że lepiej zrobić coś, co będzie zmasowaną akcją reklamową, zróbmy coś, a później zajmiemy się ewaluacją. Wtedy zobaczymy, jakie błędy popełniliśmy, aby ich uniknąć. I przecież tak też mówiliśmy. Zresztą jak słucham niektórych z państwa z organizacji pozarządowych, ten argument do państwa też przemawia. Jeżeli się zajmiemy edukacją, to może ona trwać naprawdę przez 5, 7, 8 lat, bo tych, którzy zaczniemy edukować, to jak, słuchajcie, szanowni państwo, studia trwają licencjackie 3 lata, więc może pracujemy w takim, ale teraz zauważcie, że nawet robiąc promocję, ewaluację, będziemy cały czas o tym mówili i ta edukacja będzie szła permanentnie. Więc nie zajmujmy się tym, że ta edukacja musi być tak bardzo ściągnięta, bo w niektórych wypadkach argumentujecie tym, że nie macie sił, które w intensywniejszy sposób będą edukowały wszystkich. To dla mnie jest też argument, który do mnie nie przemawia. Na razie tyle, dziękuję. Ja mam tego rodzaju pytanie, bo czegoś tutaj nie rozumiem. W zeszłym roku odbyły się pilotażowe projekty budżetu partycypacyjnego w 4 dzielnicach i chyba by wypadły dobrze, skoro chcemy to robić dalej w ocenie mieszkańców, w ocenie radnych, wypadły one pozytywnie, dlatego też decydujemy się na to, żeby to rozciągnąć na następne przykłady. Ja bym się chciała dowiedzieć, po pierwsze, kiedy państwo, którzy tak negują, wystartowali w zeszłym roku i czy rzeczywiście były jakieś porażki, bo dlaczego my tak do tego negatywnie właściwie podchodzimy, że trzeba ten proces realizacji budżetów partycypacyjnych w dzielnicach rozciągać na nie wiadomo jak długo. I chciałabym taką odpowiedź uzyskać. Już, sekundkę. Pan wierzy, pan się pierwszy. Jak się to odnosi do wyborów politycznych, ponieważ to jest bardzo niesprawiedliwy zarzut i on przenosi w ogóle całą naszą dyskusję na inny poziom. I ja bym prosił, żeby takich argumentów nie używać. Zwróćmy też uwagę na to, że budżet partycypacyjny został wprowadzony już w zeszłym roku w niektórych dzielnicach. To nie był rok wyborczy, a również zaproponowaliśmy głosowanie w miesiącu czerwcu. Tak jak kolega powiedział, komisja była powoływana w miesiącu lutym, harmonogram razem z regulaminem przyjmowaliśmy w marcu. I tak tutaj pani na samym początku powiedziały, zgadzam się oczywiście w 100%. Wszystkie te założenia, które pani przedstawiła, powinny być uwzględnione w jednej i drugiej procedurze. Tylko w mojej ocenie, jako przewodniczący wyraźnie Komisji Spraw Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicy pierwszej, te wszystkie założenia były w procedurach dzielnicowych, w uczelni dzielnicy pierwszej spełnione. Dlatego moja propozycja jest taka, żebyśmy rzeczywiście wzięli regulamin budżetu partycypacyjnego, ten, który był robiony w dzielnicy pierwszej, który był konsultowany z wszystkimi organizacjami, które chciały wziąć udział w konsultacjach, z mieszkańcami. Każdy paragraf tego dokumentu był konsultowany. Trwało to dosyć długo, było to żmudne, ale konkluzja była wyciągnięta taka, że był to przede wszystkim bardzo transparentny proces. I zróbmy rzeczywiście, kiedy się skłaniam do tego, żeby rozdzielić jedną procedurę od drugiej, czyli budżet partycypacyjny dla dzielnic w miesiącu czerwcu, drugi budżet partycypacyjny tego miasta w miesiącu wrzesień, październik, to jest jeszcze do ustalenia, bo plusy, które były wymieniane, w mojej ocenie są bardzo ważne. Po pierwsze etap zainteresowania mieszkańców budżetami się wydłuży, bo wiadomo, mieszkańcy na pewno się zainteresują nie spotkaniami, o których będą mówić, ale w momencie, jak będą mieli prawo głosu. Czyli jak będą głosowania, to będą dwa głosowania, gdzie będzie kampania samych wnioskodawców, czyli osoby, które złożą projekty do jednego budżetu, będą informowały bezpośrednio swoich sąsiadów, swoich znajomych z całego Krakowa, żeby przyszli i zagłosowali konkretnie za tym projektem. I bardzo prawdopodobne, że większość mieszkańców, mimo kampanii, dowie się dopiero w tym momencie o projekcie. Więc zróbmy dwa głosowania. Rozumiem, że tutaj są minusy tej koncepcji, ale uważam, że plusy są z naszej perspektywy zdecydowanie większe. Mieszkańcy dowiedzą się z praktyki, jak wygląda budżet partycypacyjny. Nie zakładajmy, że cały Kraków nagle w pierwszym roku będzie.
będzie wiedział, co jest budżet partycypacyjny, wszyscy pójdą do głosowania, każdy napisze swój projekt. Wdrażajmy to stopniowo, a myślę, że wydłużenie okresu, kiedy Kraków będzie mówił o tym, wpłynie na to pozytywnie. Dlatego ja jestem za koncepcją, żeby rozdzielić głosowanie w jedną. Ja chciałem się odnieść tylko do tego, kto był organizatorem, kto nie był. Wydaje mi się, że i organizacje, i dzieńcy, które brały w sumie, były organizatorami. Też bym unikał podnoszenia pewnych argumentów, bo ja też mogę powiedzieć, że pani, która była na pierwszym spotkaniu, była kompletnie przygotowana do tego, jak było miasto, jak funkcjonuje miasto, że jak poprosiliśmy wolontariusza, który pomógł nam rozmieszać informacje, którego nie było, bo się nie udało mu dojechać, że drugi bez zawody sobie niczym nie trafił. Oczywiście możemy to rozwiązać, ale to jest kompletnie bez sensu, szczególnie na forum publicznym, bo ogólnie ten budżet był tamten sukcesem i niezależnie od tych małych potknięć, to trzeba mówić jako o sukcesie i w tym roku myślę, że może być tak samo. Natomiast ważną rzeczą jest, o której musimy pamiętać, to, że rezerwa celowa, chyba środki dla dzielnicy są w rezerwie celowej. Dzielnicy powinien go dysponować do końca czerwca. I to jest procedura. Nie ma w chwili obecnej w statutach dzielnic innej procedury, więc nie jesteśmy w stanie się do końca odnieść do tego, czy to się da zrobić inaczej. Budżet miejski jest konstruowany tak, że do 15 września trzeba mieć zadania do wprowadzenia tego budżetu. A co do rozwlekania niepotrzebnego, moim zdaniem, niektórych etapów z udziałem mieszkańców, mam takie zdanie, że mieszkańcy są dość zniechęceni już pewnymi rzeczami. I oni potrzebują widzieć, że coś się dzieje, a nie, że coś trwa 2, 3, 4 miesiące, bo oni po pierwszym miesiącu już stwierdzą, że oni już pasują, nie będą chcieć, bo tyle razy już słyszeli, tyle razy mi się mówiło, że w czymś wzięli udział, a potem nie zobaczyli efektu. Trzeba ją szczególnie na początku edukować poprzez efekty. Czy ktoś jeszcze w tym sprawę? Dziękuję. Więc ja może trochę przystawać, ponieważ spotkaliśmy się z przedstawicielem Wydziału Urzędu Miasta i uzyskaliśmy taką informację od Wydziału Promocji, że na przygotowanie kampanii informacyjnej, żeby była ona dobra i docierająca do mieszkańców, potrzeba 1 miesiąc. Między rozpoczęciem kampanii informacyjnej a pierwszym spotkaniem, aby informacja dotarła, jak mówimy o informacji, potrzeba 1 miesiąc. Na zorganizowanie spotkań z mieszkańcami siły, jakby środki są takie, że 4 spotkania w 2 tygodnie da się zrobić. Więc jeżeli chcielibyśmy zrobić, ja zawsze mówię o siłach urzędu. Więc na spotkanie z mieszkańcami trzeba było przeznaczyć przynajmniej 2 miesiące, żeby udało się wszystkich dzielnicach te spotkania przeprowadzić. Na weryfikację potrzebujemy 1 miesiąc minimum. To też tak jest, tak? No i proszę sobie teraz pododawać to i zobaczyć, czy możemy zrobić głosowanie w czerwcu. I jak Państwo to pododają, to się okaże, że tego głosowania to się nie da zrobić. Dlatego to nie jest jakiś nasz wymysł z tym wrześniem, tylko to jest jakby wynik dodawania, że każdy poszczególny etap powinien mieć swój czas, żeby był dobrze zrealizowany. I jeżeli każdy poszczególny etap będzie dobrze zrealizowany, będzie miał odpowiedni czas, skończymy we wrześniu. I to jest jakby ta realność, w której się obracamy. Można to zrobić do czerwca, oczywiście, można wszystko poskracać, też żeby być zrobione skrótowo, niedokładnie i źle. Więc tutaj nawet 4 więcej były w jednej i kto by myślał, że zostałem radnym dzielnicowym?
sprawiedliwości pod nazwą opanie gotowych rozwiązań firmy węgierskiej. No ja jednak uważam, że fajnie, jak są rozwiązania dostosowane do naszego dźwięku europejskiego, że ci mieszkańcy na pewno się wyniosą z tych spotkań, żeby w kolejne lata próbować, żeby napisali mieszkańcy. To się wykonamy teraz, będzie głosował za rok, za dwa, za trzy. To o zarządzaniu powiemy może na zapleczu, bo szkoda naszego czasu, co sobie przekażemy. Czwarta sprawa to, o ile nam przydziela do mnie na tym, żeby podzielić się terenie głosowania na budżet miejski dzielnicowy, to na pewno nie wiem, czy faktycznie chodziło o to panu ośrodku miasta Gminy Mielowi, żeby podzielić głosowanie na inwestycyjne projekty. Nie. No to dobrze, bo ten. Koleżanki i koleżanki z tych społecznych widzów, które chciałem uwagę, natomiast chciałbym się odnieść do tego procesu edukacyjnego, ponieważ to wyróżniało również także większość z nas. Proces edukacyjny to nie jest pouczanie, tylko proces edukacyjny ma na celu także wzbogacenie swojej wiedzy od mieszkańców. Ten cały proces, jeżeli on będzie długi, to my będziemy się także uczyć na temat potrzeb mieszkańców, jakie oni mają potrzeby, jakie realizować i tak dalej. Moje pytanie, jak na przykład w tak krótkim czasie radni wyobrażają sobie wciągnięcie w budżet partycypacyjny takich grup wykluczonych, jak na przykład bezdomni. Wszyscy mieszkańcy są równi. To są osoby mieszkające na terenie naszej gminy. Jak chcemy włączyć takie osoby do procesu partycypacji? Ja uważam, że pilotaż jest pewnym rozpoczęciem i obydwie strony, czy wszyscy tak jak siedzimy, uważamy go za sukces. Chcemy rozwijać ten proces, ale żeby go rozwijać, rozwojem dla nas będzie nie wykonanie jakichś bardziej skomplikowanych zadań, ale włączenie coraz większej grupy ludzi. I będzie proces reklamowania budżetu polega na tym, że jeżeli wyjdzie jedna osoba zadowolona, to ona prawdopodobnie przekona jedną osobę kolejną do tego, żeby wziąć udział w budżecie partycypacyjnym. Ale jak wyjdzie jedna niezadowolona, to przekona 10 innych, żeby nie brać udziału. Więc wydaje mi się, że proces edukacyjny to nie jest samo pouczanie, informowanie, ale właśnie spotkania i wymienianie się tą wiedzą na tym bazowym poziomie. I być może dobrze by było tak, że poprosiłbym pana prezydenta do odniesienia się do słów pani Magdaleny Srogi, która powiedziała, że uczestnictwo mieszkańców to jest dobre hasło wyborcze. Natomiast to było takie pewne zawieszenie, czy mieszkańcy... Nie wiem, co pani sobie wypowiedź, że to jest dobre hasło wyborcze. A ty się wzajemnie pouczamy, bo pani mnie nie pouczyła przed chwilą, więc chodźmy w jakąś dziwną fazę. Więc okej, zostaję w takim razie na pytaniu, jak właśnie w tak krótkim okresie panowie wyobrażają sobie wciąganie w proces partycypacji.